Wysokość bez granic, drapacze chmur w Europie, historia, powody i wyzwania. Witajcie, ja się nazywam Marcin, a dzisiaj zapraszam Was do fascynującej podróży przez historię drapaczy chmur i zagłębienia się w tajemnice ich budowy oraz powodów, dla których w Europie buduje się ich znacznie mniej niż w innych częściach świata. Przygotujcie się na wciągającą opowieść o architektonicznych majestatach, które sięgają ku niebu. Historia drapaczy chmur to historia marzeń o wzniesieniu się ponad horyzont, o osiągnięciu nieosiągalnego. Od starożytnych piramid po nowoczesne wieżowce ludzie zawsze dążyli do budowy imponujących struktur, które świadczyły o ich potędze, władzy i innowacyjności. Zapraszam na materiał. Historia drapaczy chmur jest niezwykle fascynująca i łączy w sobie innowacje architektoniczne, postęp technologiczny oraz aspiracje ludzkie. Drapacze chmur, czyli imponujące i wysokie wieżowce, stały się ikonami współczesnych miast na całym świecie. Od ich początków w starożytnych cywilizacjach do dzisiejszych inżynieryjskich arcydzieł, ta historia jest pełna intrygujących faktów i wydarzeń. Początki drapaczy chmur. Początki drapaczy chmur można odnaleźć w starożytnych cywilizacjach, takich jak starożytny Egipt, Mezopotamia, starożytny na Grecja. Już wtedy ludzie budowali wzniosłe budowle, które dominowały nad krajobrazem i były świadectwem potęgi i władzy. Piramidy w Gizie, takie jak Wielka Piramida Cheopsa, były jednymi z pierwszych monumentalnych struktur, które sięgały ku niebu i budziły podziw swoją skalą i precyzją konstrukcji. Wieżowce w czasach nowożytnych. Nowożytność przyniosła kolejny etap w rozwoju drapaczy chmur. W XIX wieku wraz z rewolucją przemysłową technologia i możliwości budowlane uległy znacznemu rozwojowi. Jednym z największych wydarzeń było powstanie pierwszego wieżowca Home Insurance Building w Chicago w 1885 roku. Był to pierwszy budynek zastosowujący stalową konstrukcję szkieletową, co umożliwiło jego znacznie większą wysokość. Ten przełomowy moment zapoczątkował nową erę w architekturze wieżowców. Eksplodujący boom XX wieku. XX wiek przyniósł eksplozję budowy drapaczy chmur na całym świecie. W Ameryce Północnej miasta takie jak Nowy Jork, Chicago, Toronto stały się areną rywalizacji o najwyższe budynki na świecie. Empire State Building, zbudowany w 1931 roku, przez długi czas był najwyższym budynkiem na świecie i ikoną Nowego Jorku. Azja, kraina drapaczy chmur. W ostatnich dekadach to Azja stała się liderem w budowie drapaczy chmur. Dynamicznie rozwijające się miasta takie jak Hongkong, Szanghaj, Dubaj i Kuala Lumpur wyrosły na międzynarodowe centra finansowe i handlowe, a wieżowce wznoszą się tam w niebotyczne wysokości. Ikoniczne budynki takie jak Burj Khalifa w Dubaju czy Shanghai Tower w Szanghaju stanowią symbole postępu, potęgi ekonomicznej i architektonicznego rozmachu w Azji. Europa, subtelność i różnorodność. Europa ma swoje własne podejście do budowy drapaczy chmur. Chociaż nie dorównuje Azji i Ameryce Północnej, względem liczby wysokości wieżowców, to w niektórych miastach można znaleźć interesujące przykłady. Londyn, Frankfurt czy Moskwa posiadają kilka imponujących drapaczy chmur, które wzbogacają panoramę miasta. Przykłady europejskich miast z drapaczami chmur i ich procentowy udział. W Europie istnieje kilka miast, które słyną z imponujących drapaczy chmur i które stanowią symbole postępu i siły gospodarczej. Oto kilka przykładów miast z ich procentowym udziałem. Londyn, Wielka Brytania. Londyn jest jednym z wiodących europejskich miast pod względem liczby i wysokości drapaczy chmur. The Shard, The Gherkin i Canary Wharf to tylko kilka z tych ikonicznych budynków. Procentowy udział drapaczy chmur w londyńskiej panoramie wynosi około 20%. Frankfurt, Niemcy. Frankfurt jest jednym z głównych centrum finansowych w Europie, a jego panorama jest zdominowana przez wieżowce. Commerzbank Tower, Messertem i Westend Tower to tylko niektóre z wieżowców w tym mieście. Procentowy udział drapaczy chmur w panoramie Frankfurta wynosi około 15%. Paryż, Francja. Mimo że Paryż słynie z niskiej zabudowy, ma również kilka znaczących drapaczy chmur. Tour Montparnasse i La Défense to przykłady wieżowców, które wyróżniają się w tej przepięknej europejskiej stolicy. Procentowy udział drapaczy chmur w panoramie Paryża jest stosunkowo niski i wynosi około 5%. W porównaniu z Azją i Ameryką Północną, gdzie procentowy udział drapaczy chmur może sięgać nawet 30-40%, Europa ma mniejszą liczbę i niższy procentowy udział tych budynków w swojej panoramie. Ograniczenia przestrzenne, aspekty kulturowe i zrównoważonego rozwoju są niektórymi z powodów, dla których w Europie buduje się znacznie mniej drapaczy chmur niż w innych regionach świata. Jednak wiele europejskich miast ma swoje unikalne wieżowce, które stanowią ważne elementy krajobrazu i symbolizują postęp i nowoczesność. Powody, dlaczego w Europie buduje się stosunkowo mało drapaczy chmur. W Europie istnieje kilka czynników, które w
wpływają na to, dlaczego budowa drapaczy chmur nie jest tak powszechna jak w Azji czy Ameryce Północnej. Oto kilka powodów. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Wiele europejskich miast posiada bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, które jest chronione i respektowane. Budowa wysokich wieżowców może wiązać się z ryzykiem naruszenia oryginalnej zabudowy historycznej i zakłócenia harmonii krajobrazu. W rezultacie wiele miast ma restrykcje dotyczące wysokości budynków, aby zachować integralność historycznego charakteru miasta. Zagęszczenie zabudowy. Wiele europejskich miast ma już wysoką gęstość zabudowy, a dostępne przestrzenie do budowy nowych drapaczy chmur mogą być ograniczone. Często brakuje odpowiednich terenów, na których można by wznosić wieżowce bez zakłócenia już istniejącej infrastruktury miejskiej. Aspekty zrównoważonego rozwoju. Europejskie miasta skupiają się coraz bardziej na zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska i efektywnym wykorzystaniu zasobów. Budowa wieżowców wiąże się z wysokim zużyciem energii i wpływem na środowisko naturalne. Dlatego wiele miast stawia na alternatywne rozwiązania, takie jak budowanie bardziej energooszczędnych budynków, planowanie przestrzenne. W Europie istnieje również silne planowanie przestrzenne, które stawia nacisk na równomierne rozmieszczenie infrastruktury i zabudowy. Niektóre miasta preferują rozproszenie wysokości budynków, aby zapewnić równomierne rozpowszechnienie usług infrastruktury w różnych obszarach miasta. Należy jednak zauważyć, że mimo tych ograniczeń istnieją pewne europejskie miasta, które zdecydowały się na budowę imponujących wieżowców. Podsumowując naszą podróż przez historię drapaczy chmur i zastanawiając się nad powodami, dla których w Europie buduje się ich znacznie mniej niż w innych częściach świata, dostrzegamy różnorodność architektoniczną i regulacje urbanistyczne, które wpływają na wygląd europejskich miast. Mimo to wieże takie jak The Shard w Londynie stanowią dowód na obecność imponujących struktur w Europie. Budowa drapaczy chmur to nie tylko tworzenie architektonicznych arcydzieł, ale również manifestacja naszych marzeń o sięganiu wyżej i doskonaleniu naszych umiejętności. Dziękujemy, że byliście częścią tej podróży.